Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na kapitalbuk.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszy nasz cykl pytań i odpowiedzi. Myślący Polak 9248. Witam. Czy dołączy Pan do korony? Wie Pan, chyba nie, nawet na pewno nie. I są trzy powody. Pierwszy powód jest taki, że ja jestem, jak Pan wie, dziennikarzem śledczym. Jest to nieprzyjęte na świecie i no, niemile widziane, żeby dziennikarz był członkiem partii politycznej, jakakolwiek ta partia polityczna by nie była, bo rolą dziennikarza jest jednak kontrolowanie władzy. No, wielu dziennikarzy jest sfiksowanych tylko na jedną partię, ja staram się tego nie robić, no ale gdybym ja był członkiem formalnie z legitymacją partii, która nawet nie tworzy układu politycznego, no to postawiłoby to bardzo duży znak zapytania nad moją wiarygodnością. Ja poza tym, wie Pan, mam fobię antyorganizacyjną. Ja się nie lubię zapisywać do żadnych organizacji, nie jestem członkiem żadnej organizacji, nie jestem członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo to daje mi taki komfort, że nie muszę się wstydzić za zachowania różnych innych członków tej organizacji, których poczucie przyzwoitości jest niekompatybilne z moim. Natomiast zasadnicza sprawa jest taka, że ja nie potrzebuję się zapisywać do korony. Wprawdzie Grzesiu Braun mi proponował start z list Konfederacji, nawet jedynkę biorącą, z jednego z tych miejsc, gdzie miał na mocy wewnątrzpartyjnego porozumienia zagwarantowane jedynki. Ja mu odmówiłem właśnie dlatego, że uważam, że dla dziennikarza, który czynnie wykonuje swój zawód, wejście w politykę, no to jest definitywne zamknięcie rozdziału dziennikarskiego i to jest takie zamknięcie za sobą drzwi, przez które już nie ma powrotu, no bo o ile można sobie wyobrazić przejście z dziennikarstwa do polityki, o tyle trudno sobie wyobrazić potem z powrotem przejście z polityki do dziennikarstwa. No ja, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się ani chwili, tylko po prostu odmówiłem Grzegorzowi Braunowi, powiedziałem, że nie, że jeżeli kiedyś zajmę się polityką, to na pewno nie jest to jeszcze teraz ten moment. Także ja nie potrzebuję korony, ja znam środowisko korony dobrze, bardzo cenię tych ludzi, to jest grono naprawdę patriotów, przyzwoitych, porządnych, pracowitych ludzi, całym sercem oddanym Polsce. Natomiast powód zasadniczy jest taki, że korona też nie potrzebuje mnie, tak mi się wydaje. Korona sobie świetnie radzi beze mnie i ja myślę, że ja jestem dobry w robieniu tego, co robię. I moją misją nie jest zapisywanie się do tej czy innej partii politycznej, tylko moją misją, moim celem, mojej publicznej działalności jest patrzenie władzy na ręce. No akurat zaczynam teraz realizować inne bardzo poważne projekty dziennikarskie, o których niebawem się Państwo dowiecie. Także myślę, że ta decyzja panu, panie myślący Polak 9248 z czasem wyda się słuszna. User GB1TM3XF4Z. Oho, jaki login. Dlaczego nie opublikował pan raportu WSI? Wie pan, no ja... raport WSI to opublikował Antoni Macierewicz w 2007 roku, więc już tam paręnaście lat temu. Więc nie bardzo wiem, co ja miałbym publikować. Panu chyba chodzi o aneks. Ja te fragmenty aneksu, które miałem, to opublikowałem najpierw w książce Zamach w Smoleńsku, potem tutaj na kanale, a potem jeszcze gdzieś tam w jakiejś innej drobnej publikacji. Natomiast całość aneksu miał Wojciech Sumliński i wydał ją w formie książkowej, także nie, mnie nic do tego. Pan Jakub 5449. Czy mógłby pan opowiedzieć trochę o historii politycznej Kołodziejczaka? Ciekawi mnie, w jaki sposób stał się lizodupem Tuska. Wie pan, to można bardzo prosto wytłumaczyć. Pan Kołodziejczak stał na czele takiego ruchu, który się nazywał Agrounia i mówił otwarcie o tym, że reprezentuje interesy rolników. I to spowodowało taką możliwość, że rolnicy stworzą własną partię polityczną, że Agrounia będzie reprezentować ich środowisko i stanie się znaczącą albo trochę mniej znaczącą siłą na polskiej scenie politycznej i w oczywisty sposób byłaby to zagrożenie, byłaby to jakaś tam konkurencja dla Platformy i dla Koalicji Obywatelskiej i dla jej sojusznika, czyli PSL-u.
I Tusk zrobił tutaj taki manewr, żeby zneutralizować Kołodziejczaka, to znaczy wciągnął tą jego agrounię pod skrzydła Koalicji Obywatelskiej, dał mu stanowisko wiceministra rolnictwa i na tym stanowisku pan Kołodziejczak nie może zrobić nic. Zwróćcie Państwo uwagę, że Michał Kołodziejczak został wiceministrem, który zupełnie o niczym nie może decydować i zupełnie na nic nie ma wpływu, prawda? I myślę, że mi się wydaje, że Tusk spuści go z wodą wtedy, jak Kołodziejczak przestanie mu być potrzebny, jak okaże się, że on już się na tyle skompromitował, że nie będzie mógł założyć własnej partii, a jak założy, to nie będzie miał żadnego poparcia, co jest nieuchronnie kwestią czasu. Także wydaje mi się, że taka jest prawda o obecnej sytuacji pana Kołodziejczaka. Chodziło po prostu o zneutralizowanie jakiegoś ruchu politycznego, który mógł się wokół niego narodzić. DSBJ4LZ. Czy w polskim rządzie są Polacy? No, nominalnie, w sensie obywatelstwa to wszyscy. Problem tylko polega na tym, że ci Polacy, którzy mają polskie obywatelstwo i są członkami rządu z premierem na czele, służą różnym krajom, tylko nie służą Polsce. Kolega Stanisław Michalkiewicz mówi o tym, że od lat Polską rządzą na przemian trzy stronnictwa: amerykańsko-żydowskie, rosyjskie i pruskie. I obecna rządząca koalicja bezsprzecznie jest tym stronnictwem pruskim, bo oni świetnie reprezentują interes niemiecki w Polsce, między innymi likwidując branżę futrzarską, branżę drewnianą, czyli branżę meblową, branżę górniczą i tak dalej. To wszystko, co oni robią, służy jednemu państwu i to nie jest państwo polskie. Natomiast gdybyśmy się mieli pokusić o odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, to proszę pana albo proszę pani, nie wiem, kto się kryje za tym nickiem, tu trzeba spojrzeć na to trochę bardziej w perspektywie historycznej, bo my Polacy mamy ten problem, że nie mamy elit. Myśmy po raz ostatni mieli elity, kiedy elity przyszły do władzy w Polsce, to było po odzyskaniu niepodległości. I paradoks jest taki, dlaczego mieliśmy wtedy jakieś elity? To jeszcze nie były takie elity wymarzone, jakie byśmy chcieli. Tam też dużo Hołoty było, takich jakichś Nikodemów Dyzmów i Walerów Sławków, prawda, naczelnego wodza Rydza Śmigłego, który uciekł. No ale jednak ten poziom elity moralny był znacznie wyższy niż teraz. Dlaczego tak było? Dlatego, że w 1905 roku, kiedy wybuchła wojna rosyjsko-japońska, to do Tokio pojechał Józef Piłsudski i zaczął namawiać cesarza Japonii, żeby wysłać Polakom broń, amunicję, że na tyłach zrobią tutaj dywersję, wybuchnie powstanie i Rosja na dwa fronty na pewno przegra. I do Tokio pojechał też Dmowski i zaczął namawiać cesarza Japonii, żeby broń Boże nie wysyłać Polakom żadnej broni, żadnej amunicji, że to tylko rozpęta konflikt, a Japonia sobie sama da radę z gnijącą już wtedy Rosją. Cesarz na nasze szczęście posłuchał Dmowskiego i dzięki temu w 1905 roku nie doszło do powstania kolejnego, które najprawdopodobniej znowu byśmy przegrali i nie wytracono, nie wywieziono na Sybir tysięcy mądrych ludzi. Ci ludzie dobrze wykształceni, mający jakieś tam doświadczenie w przemyśle, w biznesie, który się wtedy nazywał handel, czy w armii, stali się zalążkiem administracji polskiego wojska. I jednak przed wojną jakieś te elity Polska miała, prawda? To nie wszyscy byli takimi tam bałwanami jak Walery Sławek czy ten nieszczęsny Rydz Śmigły, bo przecież byli tacy ludzie jak Maurycy Hrabia-Zamojski, czy Ignacy Paderewski, czy Wincenty Witos, a więc no ludzie naprawdę wysokiej klasy. I te elity nam w 1939 roku zaczęto mordować, bo najpierw część elit wymordowali nam Niemcy, część elit wymordowali nam Rosjanie. I myśmy w okres powojenny weszli jako społeczeństwo bez elit. Stalin nam tutaj narzucił swoje pseudoelity, czyli tą polskojęzyczną wspólnotę rozbójniczą, która zadbała o to, żeby się faktyczne elity polskie nie odradzały. I rzeczywiście no, w okresie stalinowskim dorżnięto jeszcze resztki no, Armii Krajowej. I de facto kto rządził, prawda, w okresie PRL-u? No Hołota, która tu przyjechała na rosyjskich bagnetach. I kiedy zaczęło dochodzić do jakichś przemian tam w 1989 roku, to myśmy też nie mieli
elit, takich elit z prawdziwego zdarzenia. Mieliśmy dobrych ludzi, którzy kochali Polskę i chcieli dla niej dobrze, no ale to nie były elity. No przecież pan Mazowiecki, pan Geremek, pan Kuroń, no to jakież to elity? No to hołota, prawda? A część tych ludzi, takich naprawdę przyzwoitych, mam tutaj na myśli no, Annę Walentynowicz i wielu tych ludzi z pierwszej Solidarności, którzy rzeczywiście całe swoje serce i całe swoje życie poświęcili Polsce, no oni nie mieli jakiejś tam siły przebicia. I teraz w okresie postkomunizmu kolejne władze dbały o to, żeby nie odrodziły się polskie elity. To robiono na przykład poprzez dławienie przedsiębiorczości, poprzez dławienie ruchów służących odbudowie klasy średniej, a potem w 2004 roku, kiedy zaczął się taki masowy mniej więcej rok po wstąpieniu, no może trochę wcześniej, 2003-2004, zaczęła się fala wielkiej emigracji z Polski, kiedy ludzie za chlebem wyjeżdżali tam do Anglii głównie i do innych krajów. I ja przecież byłem wielokrotnie zapraszany przez Polaków w krajach zachodnich i widziałem, jaka to jest emigracja. Przecież to nie wyjechali ludzie na przysłowiowy zmywak, tylko wyjechało bardzo wielu mechaników, inżynierów, lekarzy, prawda? Czyli takich środowisk, z których się tworzą zalążki elit. Czyli znowu po wejściu do Unii Europejskiej polskie elity zostały przetrzemione. I tu jest problem, że my mamy Polaków nominalnie z obywatelstwa w rządzie, no ale to jest hołota, która zajmuje się napychaniem własnych kieszeni, służeniem sobie i obcym mocarstwom. Także odpowiedziałem trochę dłużej na pańskie pytanie, ale mam nadzieję, że dobrze. User BL9DZ2DY3E, jaki nick. Prosiłbym wspomnieć, jakie były wyniki pańskiego zakładu z widzami, w którym chodziło o postawienie Ziobrze zarzutów do końca 2023, w wyniku której dobre wino miało się nie zmarnować. No, zakłady w Polsce są nielegalne, więc formalnie nikt się ze mną nie założył. Ziobro dostanie zarzuty i to nie tylko w jednej sprawie. Ja trochę przeszacowałem ten okres, bo mi się wydawało, że nowy rząd zacznie od czystki i rozliczenia. Nie zaczął od tego, za to powstał parlamentarny zespół do spraw rozliczeń kierowany przez pana Giertycha. Wiem, że pan Ziobro jest tam na celowniku. Wiem, że to jego gadanie o nowotworze krtani to jest taki nowotwór, który sobie stworzył sam pan Ziobro na użytek tego, żeby zniknąć na chwilę ze sceny politycznej, ucieka przed zarzutami. Także myślę, że w 2024 roku już Zbigniew Ziobro zmieni się w Zbigniewa Z, do czego ja też mam nadzieję się przyczynić. No, czekam ciągle na pismo z prokuratury w tej sprawie, którą wszczęto po moim zawiadomieniu. Także proszę się nie martwić, panie user, jak tylko coś się tu nowego pojawi, zaraz pierwszy pan się dowie z oglądania mojego kanału. Pani Anna Maria 23232. Panie Leszku, mam pytanie. Jakie jest pana zdanie o Witoldzie Gadowskim? Osobiście mam spore wątpliwości, a ostatni felieton pana Stanisława Michalkiewicza potwierdził je. Mam wrażenie, że to ratowanie Polski panów GPS Gadowski, Piech, Sumliński jest co najmniej nie na miejscu, a dwóm kolejnym panom może mocno zaszkodzić. Pozdrawiam pana. No, dziękuję serdecznie za pozdrowienia. Ja mam o Witoldzie Gadowskim bardzo dobre zdanie. Ja go znam już 20 lat prawie. My się poznaliśmy, jak ja byłem jeszcze początkującym dziennikarzem Gazety Polskiej u progu swojej dziennikarskiej drogi. On był takim starszym kolegą, który mi z życzliwości sporo rzeczy podpowiadał. To jest bardzo zacny, szlachetny człowiek, bardzo uczciwy, kryształowo uczciwy dziennikarz, mający znakomite kontakty i tyle. Także im więcej takich dziennikarzy, tym lepiej. Ja będę na jego targach znowu w maju. Jestem zaszczycony, że Witek mnie zaprasza na te targi. Także takich dziennikarzy jak Witold Gadowski nam potrzeba jak najwięcej. Natomiast co sądzę o jego ruchu? No, pozostałych dwóch panów to można powiedzieć trochę inaczej. No, z Rafałem Piechem ja rozmawiałem 2 albo 3 razy w życiu, ale to bardzo krótko. No, z Wojciechem Sumlińskim relacje mam złe. Znaczy kiedyś był dla mnie jak brat, potem zaczął się zachowywać no, bardzo dziwnie. Pamiętam taką pierwszą potężną przykrość, jaką mi zrobił, to wtedy, kiedy w swojej książce o kulisach tej swojej afery, mówiąc o ludziach, którzy mu pomagali, pominął mnie, a tymczasem ja byłem dziennikarzem, który mu bardzo pomógł, bo całe to tło polityczne wokół jego sprawy, ta informacja, że z tymi dwoma oficerami WSI, którzy go obciążali, to aneksem handlował marszałek Komorowski, to się zaczęło od mojej publikacji w tygodniku Wprost, takiej dość znamiennej.
No, potem się zachowywał Wojciech Sumliński bardzo dziwnie. Ja nie jestem jakoś specjalnie pamiętliwy, natomiast myślę, że nasze relacje się już teraz nie odbudują. Nie z mojej winy oczywiście, bo ja nigdy nie inicjuję takich rzeczy. No, Wojciech Sumliński jest trochę jak dr Jekyll i mr Hyde. On ma dwie twarze, jedną na użytek publiczny, bardzo piękną, wspaniałą, podniosłą i patriotyczną. Twarz męczennika, prawda, systemu z opresji Platformy Obywatelskiej, Tuska, Komorowskiego, służb i tak dalej. No a drugą, taką trochę bardziej rzeczywistą, którą się nie chwali, którą ja właśnie obserwowałem. Natomiast niezależnie od tego ja to kładę na bok, bo tu nie jest ważne, nie są ważne już moje relacje z panem Sumlińskim, tylko interes Polski. Ruch obrony Polaków, którzy ci trzej panowie założyli, to jest bardzo potrzebna inicjatywa. Ja im kibicuję ze wszystkich sił. Jak będę mógł wziąć jakoś udział i w czymś im pomóc, to zawsze jestem do dyspozycji. Bardzo mnie cieszy to budowanie takie struktur oddolne, fala popularności dla Witka Gadowskiego, do spotkania z nim przecież przychodzi po kilkaset osób. Także nie wiem, jak się ta inicjatywa ostatecznie skończy. Mam nadzieję, że to nie będzie taka chwilowa inicjatywa, że za tydzień już nikt o niej nie będzie słyszał. No, czekam z niecierpliwością na status tego ruchu, na powołanie władz. I tak jak mówię, ja tutaj patrzę przez pryzmat interes Polski. Wydaje mi się, znaczy jestem pewien, że Polsce wyjdzie to tylko na dobre. Porwanie tych ludzi oddolny, prawda, tych zwykłych Polaków, którym bardzo zależy na Polsce. I to, co jeszcze mi się podoba tutaj bardzo w tym, co robi Witek, to jest to, że on stara się łączyć, a nie dzielić. Bo dotychczas scena polityczna w Polsce funkcjonowała tak, jak funkcjonuje, między innymi dzięki temu, że Kaczyński w mistrzowski sposób potrafił dzielić Polaków na wrogów i przyjaciół. A Gadowski stara się jednoczyć, prawda? I na spotkania z nim, do tego ruchu jego w tej rebelii biorą udział i wierzący, i niewierzący, prawda? I młodsi, i starsi, i tak dalej. To bardzo dobrze. Także reasumując odpowiedź na pani pytanie, witam tą inicjatywę z otwartym sercem. Mam nadzieję, że rzeczywiście Polskę zmieni. Angela Daszkę, 2039. Czy pojawi się pan w programie u Marcina Roli? No to jest, proszę pani, pytanie do Marcina Roli. Ja bywałem gościem w jego programach w Realu 24, podobnie jak bywałem gościem u Stanisława Krajskiego, u niesławnej pamięci Lecha Ukrzy, u Piotra Szlachtowicza. Ja bardzo cenię i Marcina Rolę, i jego programy. Zresztą jedziemy razem na targi książki patriotycznej do Gdyni, także pewnie będzie okazja sobie porozmawiać trochę dłużej z Marcinem. No ale to mówię, to prowadzący wybiera, kto do niego przychodzi do programu, a nie ktoś sobie wybiera, a chciałbym sobie dzisiaj pójść do tego i tego. Także zawsze z wielką chęcią, z wielką przyjemnością, z wielką otwartością będę, jak tylko kolega Rola mnie zaprosi. Drugie pytanie od pani Angeli. Czy Konfederacja po wyborach samorządowych będzie chciała pozbyć się całej korony Grzegorza Brauna? Martwimy się o Grzegorza Brauna i boimy się, co zrobi Mentzen z Wiplerem. Proszę pani, ja myślę, że to pytanie pani powinna zadać odwrotnie. Nie czy korona będzie chciała się pozbyć Grzegorza Brauna, tylko czy Grzegorz Braun będzie się chciał pozbyć Mentzena. Ja muszę przyznać, że z wielkim rozczarowaniem obserwuję zachowanie kolegi Mentzena, bo kiedyś go miałem za człowieka, który ma kapitalne zdolności menedżerskie i będzie w stanie wyciągnąć Konfederację na szczyty poparcia. Teraz widzę, że się angażuje w jakieś głupawe kłótnie i próbuje gdzieś tam jakieś oczko mrużyć do PiSu. Teraz, prawda, mieliśmy szokującą informację, że w Bydgoszczy powstaje koalicja PiSu z Nową Nadzieją, także to jest droga, która zaprowadzi kolegę Mentzena do politycznej przepaści. Natomiast ja mu, szczerze powiedziawszy, nie współczuję teraz, bo nie wierzę, żeby takie błędy robił, jakie robi, to robi nieświadomie. W Konfederacji teraz idą zmiany, bo z jednej strony wybory, zwycięzcą tych wyborów tak naprawdę największym to jest Grzegorz Braun, bo on wcześniej był jedynym przedstawicielem korony w Sejmie, a teraz koroniarzy jest czterech. Więc tutaj jego rola wzrosła, przy czym poparcie w tym środowisku konfederackim dla Grzegorza Brauna stale rośnie. Jego struktury działają coraz bardziej aktywnie
I to, co się tak bardzo nie podoba koledze Mentzenowi, to akurat w gronie wyborców Brauna cieszy się dużym powodzeniem. Mówię na przykład o jego wypowiedziach antyunijnych, bo główny błąd Nowej Nadziei i samego Mentzena polegał na tym, że oni wymyślili sobie, że jak odejdą od takiej dosadnej retoryki, nie będą pewnych rzeczy nazywać po imieniu i skupią się tylko na kwestiach gospodarczych, to zdobędą większe poparcie. I Konfederacja Mentzenowa zaczęła marsz w stronę centrum, no i się zderzyła w tym centrum z partią Hołowni, która to centrum zagospodarowała, i dlatego to poparcie było niższe od oczekiwanego. Natomiast Grzegorz Braun i jego ludzie mówią o sprawach ważnych, tak jak mówili wcześniej, konsekwentnie się domagają wyjścia z Unii Europejskiej, nazywają pewne rzeczy po imieniu i to im poparcie daje. Także teraz zresztą sprawy wewnętrzne też wyglądają ciekawie, bo ja uważam, że poparcie dla Grzegorza Brauna przyjdzie ze strony tego ruchu, który Korwin-Mikke z Michalkiewiczem powołują. W tej drugiej części Konfederacji konflikt jest nieunikniony, bo w minionym tygodniu słyszeliśmy deklarację Mentzena, że będzie się ubiegał o wybory, no, że będzie startował w wyborach prezydenckich, i to samo słyszeliśmy od Krzysia Bosaka, więc no, siłą rzeczy to doprowadzi do konfliktu między tymi panami, który moim zdaniem na pewno może doprowadzić do rozłamu w Konfederacji i wtedy część narodowców albo większość się odwróci znowu w stronę Brauna. Także ja uważam, że nadchodzący czas będzie w Konfederacji czasem Brauna, a nie Mentzena. Zresztą jest tu jeszcze jedna rzecz, bo Sławomir Mentzen zrobił jedną rzecz, która ogromną część tego środowiska konfederackiego zbulwersowała. Ja wiem, bo ja przecież znam to środowisko bardzo dobrze od 20 paru lat. Mianowicie wziął na listy z numerem pierwszym Wiplera. Wipler, który się domagał od początku wejścia w koalicję z PiS-em, czyli de facto zatracenia Konfederacji, odejścia od jej głównego punktu programowego, czyli od antysystemowości. I teraz dlaczego Wipler to robił? No bo po pierwsze liczył na to, że zostanie prezesem Orlenu, bo ktoś mu to obiecał, że w zamian za zjednoczenie, za jakby doprowadzenie do koalicji Konfederacji z PiS-em sam dostanie fuchę prezesa Orlenu, więc kolega Wipler by się ustawił do końca życia. Natomiast druga rzecz jest taka, Wipler jest raczej taką postacią ciemną, nie ukrywam, i ja bym go nie brał na żadne miejsca w Konfederacji. On ma przecież sprawę teraz karną za jakieś wyłudzenia pieniędzy z fundacji. Sprawa jest dziwna, bo mnie odmawiają wglądu w akta tej sprawy w niezawisłym sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Także to był taki ruch, którym ogromną część środowiska konfederackiego zbulwersował. Mnie też się to bardzo nie podobało. Także myślę, że nadchodzący czas będzie dla Konfederacji czasem Brauna, a nie Mentzena. Jakub Brzeziński, 7821. Skoro ma pan kwity na agenturalną działalność np. Pinokia alias Morawiecki, ale nie wystarczyło samo oskarżenie z mównicy sejmowej, to czy w ogóle jest możliwość, by tego cwaniaka za to postawić przed sądem? Drugie pytanie jest może głupie, ale zapytam, czy dowód na bycie agentem obcego państwa jest automatycznie dowodem działania na szkodę własnego? Dziękuję i pozdrawiam. No zacznę od drugiego pytania. Oczywiście to nie jest tak, że jak ktoś jest agentem obcego państwa, to zawsze działa na szkodę swojego państwa. No podam panu dwa przykłady. No pułkownik Kukliński na przykład. On był agentem CIA, ale działał w interesie swojego państwa, czyli zniewolonej wówczas Polski, bo przekazywał niezwykle cenne informacje amerykańskiemu wywiadowi, które w razie wybuchu wojny by się przydały do neutralizacji tam sowieckiego potencjału, prawda? No, Józef Piłsudski też był przecież wcześniej agentem austriackim, czy może nawet japońskim, tego nie wiadomo. Ale też zrobił dla Polski dużo dobrego, bo miał swój ogromny udział w odzyskaniu przez nią niepodległości, więc to nie jest takie proste. Natomiast w normalnej sytuacji, jeżeli państwo jest niepodległe, a ktoś pracuje dla państwa wrogiego, jeszcze w sposób tajny, no to oczywiście popełnia zdradę i działa na szkodę. Tutaj pyta pan o agenturalność Pinokia. No ja właśnie mówiłem, że ja tych kwitów nie mogę dostać, bo w Instytucie Gałka są bardzo skomplikowane procedury dotyczące między innymi uzyskiwania i wglądu, i otwarcia projektów, i kopii. I zresztą teczki tajnego współpracownika pseudonim Jakob i Student są utajnione.
więc nie ma jak się do nich dobrać. Natomiast ja myślę, że Morawieckiego można i należy postawić przed sądem za zdradę dyplomatyczną, za to, że jako przedstawiciel Polski reprezentując jej interesy podpisywał skrajnie szkodliwe dokumenty, prawda, na przykład ten Zielony Ład, dokumenty przeciwko kopalniom i tak dalej, i tak dalej. Angela Daszkę 2039. Czy zaprosi pan do swojego programu raz jeszcze Grzegorza Brauna? Nie wiem, no to zależy od sytuacji i wydarzeń politycznych, które trzeba będzie skomentować, więc no nie mówię ani tak, ani nie. No plusem tego jest to, że Grzegorz Braun jest jednym z najbardziej otwartych na media posłów. Bardzo często występuje na konferencjach, nie odmawia wywiadów. Także nie wiem, to zobaczymy. Będzie zależeć od tego, jakie wydarzenia przyniesie polityczna przyszłość. I drugie pytanie od pani Angeli. Co ze sprawą Olusia z domu dziecka pod Piasecznym? Jaka jest obecnie jego sytuacja? Czy będzie mógł zeznawać przed sądem w swojej sprawie? No, czy będzie mógł zeznawać przed sądem, to wątpię, bo on jest niepełnoletni. On ma 13 lat, więc na razie nie będzie mógł zeznawać w sądzie. No, czekamy na rozstrzygnięcie tej sprawy przed niezawisłym sądem drugiej instancji. No, sprawa jest bandycka. Olek jest absolutnie ofiarą systemu. No, młody chłopak na wniosek swojego ojca, który go, jak wszystko na to wskazuje, molestował seksualnie, odebrany matce i umieszczony w domu dziecka, a teraz jeszcze trwa walka o to, żeby go umieścić w psychiatryku, do którego on sam nie chce trafiać, a dlatego, żeby podważać wiarygodność jego zeznań przeciwko ojcu pedofilowi. No, ja nie ukrywam, no, staram się pomóc jak mogę mamie i babci Olka, natomiast problem polega na tym, że nawet jak ten chłopak biedny wyjdzie z tego domu dziecka, prędzej czy później wyjdzie, to przecież psychikę będzie miał uszkodzoną już do końca życia. To jest coś potwornego po prostu, jak system niszczy dzieci. Ten system przecież, że pani sędzia z Piaseczna, głupia jak but, bo tak trzeba to powiedzieć, decyduje, prawda, o to dziecko zostanie u rodziców, a to dziecko ma iść do domu dziecka, to przecież się niczym nie różni od SS-mana, który na rampie w Oświęcimiu mówił, o ty do gazu, ty do przeżycia, ty do pracy. Obrzydliwy system. No jak można mieć system, w którym się dzieci odbiera rodzicom? To jest coś nieprawdopodobnego. Brytan Lodz. Jak pan sądzi, czy protesty tych rolników w Niemczech, Francji i Polsce odniosą skutek w postaci wycofania się władz US z Zielonego Ładu? Nie, takiego skutku na pewno nie odniosą, bo Zielony Ład zapadł ponad głowami tych rolników i ponad głowami państw wśród tego tak zwanego deep state, czyli głębokiego państwa rządzącego Unią Europejską, czyli z faktycznym ośrodkiem władzy w Europie. Także myślę, że nie, że Unia będzie tutaj twarda. Dyrektor Kombinator. Jak ocenia pan rolę Tuska i Kaczyńskiego w sprawie Smoleńska z perspektywy lat? Dlaczego Polska o tym już zapomniała? No, oceniam źle rolę jednego i drugiego. No, Tuska, bo mataczył, a Kaczyński, bo dochodził do prawdy zamiast do niej dojść. Kaczyński miał 8 lat, żeby wyjaśnić sprawę śmierci brata, nie zrobił tego. Tusk, no to wiadomo, no, dziwna rozmowa z Putinem, oddanie śledztwa Rosjanom, potem zgodzenie się na to, żeby było to prowadzone według konwencji chicagowskiej, a nie według umowy między rządem polskim a rosyjskim. Także no, zdrada stanu w przypadku i jednego, i drugiego. I w przypadku Kaczyńskiego jeszcze tym bardziej obrzydliwa, że wykorzystywał tą sprawę do wzmacniania podziałów społecznych. Także paskudnie oceniam rolę jednego i drugiego. Arla, kiedy i jak pan to robi, że znajduje czas na tyle spraw, którymi pan się zajmuje? Między innymi pisanie, reportaże, filmiki, sprawy prawno-dziennikarskie. No ja po prostu, proszę pani, mam taką zasadę, że cenię sobie swoją wolność i zajmuję się tym, co chcę, a nie tym, co muszę. I to mi przynosi pieniądze i satysfakcję. Także takie jest sedno tego. Dziękuję państwu serdecznie. Na tym kończymy pierwszy cykl pytań i odpowiedzi. Zachęcam państwa do zadawania następnych. W zakładce Społeczność proszę kliknąć na grafikę i umieścić komentarz w miejscu, w którym są pytania dla mnie. No i standardowo oczywiście zapraszam państwa jeszcze na targi książki w Gdyni 16 marca
w domu rzemiosła przy ulicy 10 lutego 33 potwierdzali mi swoją obecność kolejni autorzy. Także bądźcie Państwo, zawiadamiajcie Państwo swoich krewnych, znajomych, sąsiadów, bo nieprędko taka okazja w Trójmieście drugi raz się trafi. Jak zwykle polecam Państwu moją książkę Fundusz Zbrodni, Kulisy afery FOS. Państwo bardzo wielkim entuzjazmem żeście odpowiedzieli na tą książkę, co widać po statystykach sprzedaży, także bardzo jest mi miło. Serdecznie dziękuję Państwu za udostępnianie i proszę jeszcze o komentowanie, o łapki w górę, o udostępnianie moich podcastów wszędzie tam, gdzie Państwo uznajecie to za stosowne. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji, bo dochodzę już powoli do 60 tysięcy subskrybentów i tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego oraz linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Wszystkim, którzy chcą mnie wesprzeć, będę bardzo głęboko wdzięczny. Do zobaczenia.